Sławek, ile lat ma mózg? Mózg dzisiaj kończy 27 lat. A ile ty masz lat, Zuza? Prawie 27. Ile miałeś lat, jak to wszystko powstawało? Miałem prawie 27 lat. No i jak to było, powiedz? Było tak, że to środowisko artystów wizualnych i muzyków było bardzo silne. I to ci wszyscy ludzie stworzyli to miejsce. Ci ludzie plus nasi goście, których zapraszaliśmy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Przez pierwsze 15 lat mózg był otwarty cały tydzień. Kiedykolwiek się tu przyszło, zawsze można było znaleźć tych ludzi, którzy to miejsce tworzyli. Można było spotkać postacie, które nawzajem się inspirowały. I oprócz tego, że robiliśmy wszystko, co 20-parolatkowie powinni chyba robić, wszystko cokolwiek możesz sobie wyobrazić, to każdego dnia powstawały nowe pomysły i one były po prostu realizowane. W tym miejscu nigdy nie można było się nudzić. Cokolwiek odbywało się w mieście, to i tak wszystko kończyło się w mózgu. Taki był czas wtedy. Pewnie wiąże się to też z tym, że w tym roku 94, kiedy zaczynaliśmy, to też trzeba rozumieć, że była inna sytuacja społeczno-polityczna, gdyż rodziło się nowe po zmianie ustroju i nie było rzeczy niemożliwych. Ja ciebie zapytam, jak odbierasz twoje pokolenie, które przychodzi do mózgu? Chciałbym, żebyś powiedziała, jak ty to widzisz. To nie jest łatwe pytanie i myślę, że tutaj kluczową rolę odgrywa to, że rozmawiamy o miejscu, które ma ten, a nie inny bagaż i powstawał z takiej, a nie innej energii, o której powiedziałeś. Sądzę, to znaczy takie mam przeczucie, że kiedy mówisz, że to było miejsce, w którym nie można było się nudzić i to podkreśla całą tę energię i kumulację pomysłów i działań ludzi, to faktycznie czuję, że odbijamy się trochę od tej rzeczywistości, która jest teraz. I właśnie pytanie, czy ten bagaż wywołuje pewien dystans i ludzie dzisiaj inaczej, młodzi, patrzą na to miejsce, patrzą bardziej jak na coś, co należy odbierać przyjść po to, żeby zobaczyć, jak ktoś chce zaoferować im jakąś dawkę, czy muzyczną, czy jakąkolwiek inną, czy choćby przestrzeń, w której mogą spędzić czas. No właśnie, jaka jest różnica w tym działaniu? Czy to wynika z pewnego dystansu, czy może nie ma takiej potrzeby? Ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, czy nie ma potrzeby. Myślę, że to pytanie możemy cały czas zadawać młodym ludziom, którzy w Bydgoszczy zostali. Tu można by zadać pytanie, dlaczego ludzie z Bydgoszczy wyjeżdżają, ale pewnie jest to temat na inną dyskusję. Ty akurat nie wyjechałaś, tylko przyjechałaś. Mnie też nie było przez 7 lat, a raczej byłem tutaj gościem, ale właśnie wróciłem, gdyś poczułem, będąc bardzo daleko, że najlepiej robić ważne rzeczy u siebie w domu. Skoro urodziny w związku z tą okolicznością, czego byśmy życzyli miejscu, środowisku i po prostu klubowi? Tutaj troszeczkę odniosę się do swoich własnych odczuć, co ja bym sobie życzył, żeby było. Jeśli myślę o przemijaniu i o tym, że sprawy się kończą, to życzyłbym sobie, żeby w mózgu pojawiły się postacie, które będą kontynuowały to, co zrobiliśmy przez te wszystkie lata i aby odbywało się to tak, żebyśmy my i 10 lat młodsi ode mnie i 20 mogli też cały czas czuć się tutaj dobrze. Takie jest moje życzenie i tego życzę sobie i wszystkim mózgowym twórcom i odbiorcom. W związku z tą okolicznością pokażemy film, który został stworzony na okoliczność 20. urodzin mózgu. Powiedz, Sławek, trochę na temat tego filmu.
20 urodziny robiliśmy w Teatrze Polskim. Było to tak ustawione, że zaprosiłem kilkudziesięciu artystów, którzy mieli występować dokładnie 5 minut. Były ustawione składy, był określony czas, dokładnie 5 minut. Mieliśmy zegar na scenie i przez 2,5 godziny odbywały się 5-minutowe wystąpienia. Później w montażu, oprócz tych krótkich występów, umieściłem także esencjonalne wypowiedzi tychże osób, które są w większości tymi, którzy to miejsce tworzyli. Skorzystam z okazji i jasno i wyraźnie powiem, że mózg jest miejscem dla wszystkich, którzy chcą tworzyć. I zapraszam teraz na film.